Centrum Kształcenia i Wychowania OHB w Tarnowie zorganizowało dziś uroczysty zaprzyk wojskowy z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Chłopców Pracy w Tarnowie, jak co roku, konkurs strzelecki na naszej strzelnicy. Natomiast uwieńczeniem tego jest zaprzyk wojskowy. Dzięki dobrej współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tarnowie Wojsko Polskie się u nas zaprezentuje. Będzie też grupa rekonstrukcji wojskowej. Będzie też projekt Tarnów Pierwszy Niepodległy pana Piotra Dziży. I to wszystko ma za zadanie skłonić naszą młodzież do zainteresowania naszą piękną historią, tym, że Tarnów był pierwszym miastem niepodległym i tym, że w tym roku mamy tą właśnie okrągłą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprosiliśmy jednostkę strzelecką z Tarnowa, zaprosiliśmy grupę rekonstrukcji żołnierskiej Wściekłe Psy, zaprosiliśmy Wojskową Komendę Uzupełnień oraz Wojska Obrony Terytorialnej, czyli ten nowy piąty rodzaj Polskich Sił Zbrojnych. Bardzo fajnie jest to przez młodzież odbierana. Można zapoznać się z bronią, którą dysponują ci żołnierze i rekonstruktorzy. Myślimy, że jest to bardzo udana edycja właśnie tego naszego święta z okazji 11 listopada. Uroczystości odbyły się na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.